Pokój, dobro, witam serdecznie w kolejnym, już piątym odcinku z serii Rozeznawanie Woli Bożej. Zapraszam. Moi drodzy, zaprosiłem Was do tej kolejnej serii Rozeznawanie Woli Bożej, gdyż wydaje mi się rzeczą ważną, abyśmy mówili o tym i zdawali sobie sprawę, że jako chrześcijanie naszym powołaniem i błogosławieństwem przede wszystkim jest pełnienie woli Bożej. A ponieważ istnieje demon szatan, my jesteśmy po grzechu pierworodnym, który dzięki łasce naszego Pana Jezusa Chrystusa został zniszczony w sakramencie chrztu, zanurzając nas w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, ale konsekwencje tego grzechu pozostają w nas. Jedną z konsekwencji grzechu pierworodnego, która pozostaje, jest nieumiejętność rozeznawania dobra i zła. I dlatego jest potrzeba tego trudu rozeznawania woli Bożej. Dziś już piąty odcinek, Repetitio Mater Studiorum Est, powtarzanie jest matką nauki, więc pozwólcie, że w telegraficznym skrócie przejdę te cztery poprzednie. Kto ich nie widział, bardzo serdecznie zapraszam, żeby je obejrzeć, bo jest to swego rodzaju całość konferencji. Więc mówiliśmy o tym, że aby rozeznawać wolę Bożą, przede wszystkim jest potrzeba, abyś Ty poznał, kim jesteś, swoje pragnienia, co masz w sercu, czego Ty pragniesz i czego chcesz. Żeby nie mylić tego, kiedy wydaje się, że jakieś pragnienia są dobre Boże, mówiąc, że to pochodzi od Boga. Nie. Mogą być bardzo dobre Boże pragnienia, które pochodzą od nas. I teraz jest potrzeba rozeznania, czy te dobre pragnienia są również wolą Bożą, czyli czy jest dobrze, żebyśmy je zrobili. Mówiłem również o tym, że jest potrzeba, jeżeli wchodzisz w zmaganie, trud rozeznawania woli Bożej, żeby mieć dobry, biblijny obraz Boga, czyli Boga prawdziwego, Boga, który jest kochającym Ojcem, którego pełnienie woli Bożej jest dla nas błogosławieństwem, które nas też rozwija, powoduje, że stajemy się w pełni ludźmi, ubogaca. To nie chodzi o to, żebyśmy rozeznawali wolę Bożą, podnosili sobie tylko poprzeczkę. Nie. To chodzi o to właśnie, aby móc żyć w pokoju, w miłości z Bogiem, sobą i z drugimi. Niedobrą jest rzeczą mylenie tych poziomów, czyli to, co ja wydaje mi się, że jest dobre, że jest wolą Boga, prawda? Żeby umiejętnie to rozróżniać. Jest potrzeba też, abyśmy spytali siebie, w jakim stanie, w jakiej sytuacji duchowej ja jestem, kiedy ja podejmuję zmaganie rozeznawania woli Bożej. Mówiłem również o tym, że jeżeli mamy do czynienia pomiędzy dobrem i złem, to zło, zawsze zło należy odrzucać, a za dobrem iść. Tymczasem rozeznawanie z reguły dotyczy tej rzeczywistości, że mówimy o dwóch rzeczach dobrych i staramy się rozeznać, która z tych dwóch rzeczy, a obydwie są dobre, jest lepsza i za którą ja mam iść. Mówiłem również o kryteriach rozeznawania natchnień Bożych, że Pan Bóg nie przeczy samemu sobie, że natchnienia Boże zawsze są zgodne z tym, co naucza Kościół, naucza Pismo Święte, że one są również zgodne zawsze z Twoim powołaniem. Kryterium: po owocach ich poznacie. Duch Boży przynosi zawsze pokój, radość, spokój serca, łagodność, prostotę i światło. Tymczasem działanie złego ducha na początku ciężko je rozróżnić, ale później, jak te drogi idą dalej i się trochę rozchodzą, to możemy zobaczyć, że przynosi smutek, niepokój, zamieszanie wewnętrzne, rozdrażnienie i ostatecznie też mroki. W ostatnim, czwartym odcinku mówiłem już konkretnie o procesie rozeznawania duchowego i były podane takich pięć punktów. Przypomnę. Pierwsze, zbieramy informacje z różnych punktów widzenia, patrzymy, jak się naświetla dana informacja, czym jest. To jest bardzo ważne. Punkt drugi, kiedy już mamy te wiadomości, przystępujemy do modlitwy i do modlitewnej refleksji, czyli to wszystko oddaję Panu Bogu, pytam się, czy jest to Jego wolą i jak On to wszystko widzi. Punkt trzeci. W tej momencie refleksji i modlitwy badam swoje wewnętrzne poruszenia. Patrzę, czy właśnie to, o czym myślę, przynosi pokój, czy niepokój. Czy przynosi światło, czy ciemność. Czy spokój, czy zamieszanie. I to są proste kryteria. W
W końcu to ma prowadzić mnie do podjęcia tej pewnej decyzji, to jest punkt czwarty, i po podjęciu tej decyzji ja idę zweryfikować tą decyzję z kierownikiem duchowym, ze spowiednikiem, z jakimś człowiekiem Bożym, który też pomaga mi ostatecznie to zobaczyć, i to wszystko prowadzi właśnie w tym punkcie piątym, po podjęciu decyzji, co ma do czego prowadzić? Nie do decyzji i jej podjęcia, do działania. Czyli cały proces rozeznawania duchowego ma mnie doprowadzić do działania, żeby o tym pamiętać, że my nie mamy pozostać w chmurach, że życie duchowe jest życiem konkretnym, jest życiem, które doprowadza do pewnego działania, w którym ja jako chrześcijanin chcę angażować się na rzecz drugiego człowieka, na rzecz Królestwa Bożego, żeby Panu Bogu pomagać. Ze swojego doświadczenia też chciałem Wam powiedzieć, że ja coraz więcej staram się modlić właśnie o rozeznanie duchowe tego, co robię, ponieważ zorientowałem się, że w moim życiu bardzo dużo rzeczy robiłem, też robię, które były dobre, ale niepotrzebne, nie były wolą Bożą. Co to znaczy? Że te rzeczy zabrały mi dużo czasu, dużo energii i sił. Oczywiście dobro jest dobro, dobro zawsze dobrem pozostanie, ale to nie jest tak, że my mamy nieskończoną ilość sił, nieskończoną ilość czasu i pieniędzy do dyspozycji. Pieniądze akurat są tutaj najmniej ważne, ale chodzi o czas i o siły, żeby właśnie rozeznać, bo jeżeli coś nie jest wolą Bożą, to nawet jak jest to dobre, to zostawmy to. Dlaczego? Bo jest rzecz lepsza, którą w tym czasie Pan Bóg Ci daje. Szczególnie u młodych ludzi, jeszcze mam nadzieję, że jestem młody, ale u młodych ludzi jest to pragnienie działania, aktywizmu, prawda? Myśli człowiek, że świat zmieni. Tymczasem z biegiem lat coraz bardziej to odkrywamy, że nie potrzeba tyle działać, że lepiej zastanowić się poważnie wcześniej. Można robić rzeczy bardzo dużo, ja bym powiedział w nieskończoność. Można się zakatować pracą również w Królestwie Bożym. A Zbawicielem świata nie jesteś Ty, nie jestem ja. Zbawicielem świata jest nasz Pan Jezus Chrystus, który umarł za nas na krzyżu i zmartwychwstał. I to On prowadzi historię zbawienia. To On w mocy Ducha Świętego prowadzi Kościół. To Pan Bóg jest ostatecznie tym, który działa. Owszem, Bóg zaprasza nas do działalności. Bóg zaprasza nas do zaangażowania, też do dawania swoich sił, talentów na rzecz Królestwa Bożego. Ale trzeba sobie przypominać od czasu do czasu, lepiej częściej, że to Bóg jest Panem, który to wszystko prowadzi, że to jest Jego Królestwo i że też Jego Królestwo ostatecznie dokonało się w tej tajemnicy niesamowitej. Zbawienie świata dokonało się przez śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Oczywiście towarzyszyło temu głoszenie i dlatego Kościół dzisiaj głosi, to jest zadanie Kościoła, głosić Jezusa Chrystusa umarłego i zmartwychwstałego, że Bóg kocha grzesznika, że jest przebaczenie grzechów. Ale tym właśnie wydarzeniem zbawczym, takim centrum jest Jego śmierć. Więc żebyśmy my też potrafili rozeznawać w naszym życiu, żeby robić rzeczy potrzebne, a niepotrzebne nie robić. Bo demon chce nam zabrać pewną rzecz bardzo ważną i bardzo cenną. Twoją osobistą, głęboką relację intymną do Pana Boga, do Jezusa Chrystusa. To, co małżonkowie, którzy się kochają, mają dzieci, potem te dzieci zaczynają im zabierać czas, jest bardzo ważne, żeby małżonkowie też w natłoku zajęć, pracy, obowiązków, troski o dzieci, no nie można się zwolnić z troski o dzieci, umrą bez troski rodziców, ale żeby oni odnajdywali ten czas, żeby mogli być tylko ze sobą, żeby mogli budować te relacje miłości. Innej sytuacji, potem dzieci wychodzą z domu, okazuje się, że małżonkowie nie mają po co żyć razem, bo ich życie było skoncentrowane na posłudze, służbie dzieciom. Bardzo rzecz dobra, piękna, ale nie może być ostateczna, bo ostateczną racją dla bycia małżonków jest ich miłość wzajemna. Ostateczną racją Twoją dla życia, dla Królestwa Bożego jest Twoja intymna relacja z naszym Panem Jezusem Chrystusem, która dokonuje się przez modlitwę, dokonuje się przez lekturę Słowa Bożego, dokonuje się przez sakramenty, przez uczestniczenie w życiu wspólnoty przy parafii. A potem reszta jest konsekwencją. Piękną i błogosławioną. Jeżeli Pan Bóg zaprasza nas do działania, to jest to piękne, jest to zaszczyt, naprawdę,
pracować w Królestwie Bożym dla niwy pańskiej, ale to jest zaszczyt, a nie rzecz konieczna, bo konieczne to Pan Bóg nam pokaże. Ktoś może być w zakonie klauzurowym, modlić się, nie mając aktywności, ktoś może być chory w łóżku, cierpieć, chciałoby się powiedzieć, nie działa na zewnątrz. A Pan Bóg właśnie przez tego człowieka, przez jego modlitwę, przez jego cierpienie może nieść Królestwo Boże do przodu i je prowadzić. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić do tego piątego odcinka, w którym będę chciał powiedzieć o rozeznawaniu duchowym, o kryteriach, które daje nam mistrz w tej dziedzinie, to jest święty Ignacy Loyola. Jestem franciszkaninem, ale bardzo cenię naprawdę świętego Ignacego, nie tylko Ignacego, również jezuitów, za ten dar swojego charyzmatu, który wnoszą dla Kościoła. Mianowicie właśnie mamy Kościół. Kościół to jest bogactwo 2000 lat po śmierci i zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa i ten Kościół wydał wielu świętych. I my z tej mądrości świętych możemy korzystać. Co więcej, święci są najlepszymi interpretatorami chrześcijaństwa. Jeżeli my się pytamy, co to jest chrześcijaństwo, to powinniśmy patrzeć na świętych, bo to oni najlepiej zrozumieli, jak tą Ewangelią żyć. Święty Franciszek z Asyżu, Klara, którzy idą pewną drogą za Jezusem Chrystusem, inni święci, święty Jan od Krzyża, święta Teresa z Awila, mała Teresa od Dzieciątka Jezus. Prawda? To są ludzie, którzy zrozumieli, jak żyć Jezusem, którzy zrozumieli, jak żyć Ewangelią, którą Jezus przynosi. Dlatego wpatrujmy się w nich. Patrzmy, bo oni są tą dobrym drogowskazem. Na początku Kościoła, przepraszam za taki długi wstęp, na początku Kościoła głoszenie Ewangelii dokonywało się przez ludzi świętych. Zobaczcie, pierwsi autorzy ksiąg religijnych, teologicznych, to są święci, to są ich pisma. Dzisiaj w Kościele jest mnóstwo książek teologicznych, pisanych też, ale nie przez świętych. Dlatego ja bym chciał Ci powiedzieć, uważaj, kogo czytasz. Uważaj, co czytasz. Uważaj, kogo słuchasz. Bo jest też dzisiaj zamieszanie trochę w Kościele. My widzimy, że Kościół sam przeżywa kryzys. Kościół jest zawsze w kryzysie. To jest od początku, mniejszym, większym. Zawsze kryzys. Widzieliśmy straszne kryzysy, które przechodził Kościół. Więc dzisiaj nie jest najgorzej, ale też mamy kryzys w Kościele. Widzimy, że tak jak w reformacji Kościół się rozpadł, odeszła pewna jego poważna część, czy wcześniej podzielenie na prawosławie i Kościół katolicki. Dzisiaj też widzimy, że jest wielu ludzi w Kościele, którzy się pogubiło, jakby chcą odejść od Kościoła. Dlatego Ty patrz, kogo słuchasz. Zastanawiaj się i bądź uważny. Czy to jest Słowo Boże, które jest Ci przekazywane, czy to jest zgodne z nauczaniem Kościoła, z historią, z tradycją, z tym, co naucza Jezus Chrystus. Bo można dzisiaj niestety skończyć poza. A ponieważ dzisiaj łatwość publikacji, nawet w internecie, jest taka, że może robić to każdy, dowodem tego jest to, że ja mogę robić to również ja, prawda? Więc Ty się zastanów i spatrz, kogo Ty słuchasz. To jest bardzo ważne, żebyśmy chcieli być w tym nurcie katolickim Kościoła, być w tym, czego naucza nas Jezus Chrystus w mocy Ducha Świętego w Kościele i być wierni papieżowi, Kościołowi. Jest to bardzo ważne. Więc przejdźmy do świętego Ignacego. Święty Ignacy w swoim życiu przeżył pewne zmaganie, które właśnie nauczyło go rozróżniać i potem jakby doprowadzić do pewnej perfekcji, w cudzysłowie, właśnie rozeznawanie i rozróżnianie duchów pomiędzy duchem złym i duchem dobrym. I czego uczy nas święty Ignacy? Nie jestem tutaj specjalistą, ale w takim telegraficznym skrócie chciałbym się z Wami tym podzielić. Mianowicie, tak jak mówiłem, zły duch usiłuje małpować, kopiować, upadabniać się do działania ducha dobrego. Czyli demon usiłuje imitować działanie Boże. Dlatego na początku to jest trudne do rozróżnienia. Przychodzi coś takiego jak zmysł wiary, więc potem to jest proste, ale na początku jest trudne. Jest potrzeba pewnego czasu, żeby zobaczyć, bo te drogi potem się rozchodzą. One się rozchodzą właśnie po owocach. Jakie są owoce? I co do czego będzie nas skłaniał duch dobry, a do czego duch zły. Zły duch skłania do odejścia od służby Bożej.
Czyli jeżeli ty czujesz zaangażowanie na rzecz Kościoła, żeby się modlić, to będzie zawsze od Boga. A jeżeli będziesz przeżywał jakieś natchnienia, które będą cię odciągać od tego, aby służyć naszemu Bogu, to będzie zawsze od złego ducha. Czyli jeżeli ty jesteś małżonkiem, masz rodzinę i będziesz czuł natchnienia, które będą cię odciągać, bo to jest dla ciebie służba Boża, posługiwać twojej rodzinie, żyć dla twojej rodziny, będą cię odciągać od tej służby, to jest służba Boża, to jest to od demona, to jest zły duch. Bo Duch Dobry zawsze będzie wpisywał się w to twoje powołanie, które masz, w tą służbę, w ten kierunek, który masz. Zawsze. No bo Pan Bóg nie jest sprzeczny, nie zaprzecza samemu sobie i słowu, które dał. Czyli jeżeli Pan Bóg zaprasza cię do małżeństwa, to te natchnienia będą zawsze szły w tym kierunku. Jeżeli do kapłaństwa, do życia zakonnego, to będą szły w tamtym kierunku. I to będzie zawsze spójne. Czyli dobry duch nakłania zawsze do zwrotu do Boga, do wspólnoty Kościoła, do twojego powołania. To będą zawsze kierunki, w których będzie nas prowadził duch dobry. I jest pewne bardzo ważne rozróżnienie, które myślę warto o tym wiedzieć i pamiętać, bo czasami to powoduje w nas pewien skandal czy zdziwienie. Mianowicie polega ono na tym, że duch dobry, pochodzący od Boga, w człowieku Bożym, który prowadzi życie wiary, który żyje łaską sakramentów, który nie żyje w grzechu ciężkim permanentnie, stara się pełnić wolę Bożą, czyli w człowieku Bożym, duch dobry w człowieku Bożym powoduje spokój, łagodność, radość, zadowolenie. Czyli jeżeli mamy człowieka Bożego i na niego działa duch dobry, to ten człowiek będzie zawsze spokojny i zadowolony. Ale duch dobry nie zawsze powoduje spokój, radość i zadowolenie. Dlaczego? Ponieważ kiedy mamy człowieka niebożego, kogo mam na myśli? Człowieka, który nie szuka woli Bożej, który nie żyje sakramentami, który żyje permanentnie w grzechu ciężkim. Nie mówię o człowieku opętanym, ale właśnie o człowieku, który żyje stale w grzechu ciężkim, to Duch Boży, ten sam Duch Boży, który powodował spokój, radość, zadowolenie, jeżeli Duch Boży będzie nawiedzać takiego człowieka, to co będzie powodować? Wszystko przeciwne niż w człowieku Bożym. Czyli o ile w człowieku Bożym Duch Dobry powodował spokój, radość, zadowolenie, odpocznienie i pokój, to w człowieku niebożym będzie wszystko na odwrót. Będzie powodował zamieszanie, wywrócenie do góry nogami jego życia, niepokój, rozdrażnienie. Dlaczego? Ponieważ ten człowiek idzie w przeciwnym stronę od Boga. Czyli Duch Boży będzie próbował go zawrócić. Czyli jeżeli on idzie, będzie próbował go przewrócić, żeby on szedł w inną stronę. Czyli o ile w człowieku Bożym Duch Boży go pcha, pomaga, żeby szedł w drugą stronę, o tylu w człowieku niebożym Duch Boży powoduje zamieszanie, zanegowanie jego życia. Wyobraź sobie, że ktoś jest złodziejem, rozprowadza narkotyki, prowadzi działalność prostytucyjną i teraz nawiedza go Duch Boży, no mu to wszystko przewraca. Mówi, nie rób tego, zostaw. Czyli co to znaczy zostaw? Zostaw swoje dotychczasowe życie, swoją pracę, zostaw niszczenie drugiego człowieka, życie w grzechu, nawróć się, czyli wszystko na odwrót. Rozumiecie? To jest bardzo ważne, żebyśmy to wiedzieli. Dlaczego? Bo my się czasami dziwimy. Dlaczego? Mówiąc słowa Boże, mówiąc słowa życia do człowieka, spotykamy się z agresją, z buntem, z krzykiem. Zobaczcie na wiadomości. Zobacz, jak dzisiaj świat się buntuje. Ty mówisz za życiem, za miłością, za rodziną. Co się okazuje? Krzyk, bunt. A, nie wolno! Dlaczego tak się dzieje? No właśnie, to jest demon, to jest szatan. To jest zły duch, który krzyczy. Czytajcie Ewangelię. Kiedy przychodzi Jezus Chrystus i naucza, to nauczanie powoduje, że złe duchy muszą wychodzić. Muszą się demaskować, pokazywać, gdzie są. Takim tego doskonałym przykładem jest przybycie Jezusa do ziemi Genezaret. Wychodzi opętany, który zaczyna krzyczeć, wołać. Dlaczego właśnie? Bo głoszenie Jezusa Chrystusa, głoszenie Królestwa Bożego powoduje reakcję. Jeżeli nie głosi się Królestwa,
To może być mąż Boży i może być mąż nieboży, czyli będący pod działaniem złego ducha, i będzie na zewnątrz cisza. Cisza. Ale jeżeli przychodzi i ogłasza się Królestwo Boże, ogłasza się miłość Boga, to to powoduje odpowiedź. I odpowiedź ujawni się wtedy mąż Boży, człowiek, który idzie za Bogiem, poprzez jego miłość, którą to będzie ciągnęło i dalej go pchało, i ujawni się zły duch. I ujawni się zły duch. Dlatego nie dziwcie się, nie gorszcie się. To jest dynamika Królestwa Bożego. Kiedy my chcemy robić dobro, chciałoby się powiedzieć ludziom złym, prawda? Przepraszam za to określenie, zostawcie nas. Chcesz tak żyć? Ok. Ale mi pozwól żyć inaczej. Nie, nie. Zły duch się buntuje właśnie. To jest to. Dlatego Jezus Chrystus został ukrzyżowany. Bo zły duch nie mógł tego znieść. Nie mógł tego znieść. Ale Bóg jest potężniejszy w tym wszystkim. Czyli mamy działanie dobrego ducha, które powoduje dwa skutki przeciwne w osobie dobrej. Pokój, miłość umacnia, potwierdza. I dobry duch w osobie, która nie żyje z Bogiem, żyje w grzechu, będzie powodował na odwrót przeciwieństwo. I teraz działanie złego ducha, bo już wiemy, jak działa dobry duch i teraz jak działa zły duch. Tak samo, tylko że na odwrót. Zły duch w przypadku osoby, która nie żyje z Bogiem, żyje w grzechach, co będzie powodował? Zły duch. No właśnie. Pokój. Bo będzie utwierdzał w tej drodze złej. Pokój. On do końca nie jest pokojem, bo człowiek w sercu ma Boga. Demon nie może wyrzucić Boga z serca człowieka, więc człowiek nawet najbardziej skorumpowany, zniszczony moralnie, na koniec on jednak ma jakieś wyrzuty sumienia. Prawda? Nie mówię o chorobach psychicznych, ale mówię o człowieku w miarę zdrowym, który właśnie czuje na koniec, że on coś źle robi. Matka, która dokonuje aborcji, ona czuje na koniec, że zabija. Ludzie, którzy się rozwodzą, na koniec czują, że to jest coś złego, że nie tak to powinno być. Człowiek, który kradnie, on się oszukuje, ale na koniec to czuje. Czyli, że mamy złego ducha, który oddziaływuje na człowieka, który nie jest człowiekiem Bożym, nie żyje w łasce sakramentalnej, to my mamy to doświadczenie, że ten człowiek jakby jest, utwierdza się w swoim działaniu. Czyli jest jakby spokojny, bo to potwierdza jego wizję życia, to, co dotychczas robił. Tymczasem zły duch, kiedy usiłuje kusić człowieka Bożego, który próbuje pełnić wolę Bożą, który stara się żyć w łasce uświęcającej, stara się pełnić działania Boże i z Bogiem żyć we wspólnocie Jego Kościoła, to ten zły duch będzie powodował wszystko na odwrót. Czyli zamieszanie, niepokój, rozdrażnienie, mroki. To, co Wam mówiłem, Bóg jest prosty. Z Bogiem rzeczy się upraszczają. W związku z tym przynoszą też pokój i zadowolenie. Czyli działanie złego ducha na człowieka niebożego jest pokoj, w pokoju, radości, zadowoleniu, utwierdza go w jego działaniu, staczaniu się w jego życiu ludzkim, tu na ziemi, jak również w życiu wiecznym, ku potępieniu. Tymczasem działanie złego ducha w życiu Bożym, człowieka, w życiu człowieka Bożego, będzie powodowało zamieszanie i to. To jest bardzo ważne kryterium. I teraz ty się zapytaj, kim ty jesteś. Ja nie wiem, kim ty jesteś, który oglądasz te wideo. Przypuszczam, że jesteś człowiekiem, który żyje łaską sakramentalną. Może upada, ale wstaje, spowiada się, idzie dalej, że pragniesz pełnić wolę Bożą, że się modlisz, że czytasz Słowo, należy do jakiejś wspólnoty. Więc w twoim życiu, jeżeli takie życie prowadzisz, to natchnienia dobre będą od Boga, będą szły w stronę pokoju. A jeżeli ty przeżywasz właśnie jakiś niepokój, jakiś, nie wiesz co się, mówiąc krótko, szamoczesz się, zadaj sobie pytanie, skąd to jest? Skąd to jest? Bo właśnie natchnienia od Boga, nawet jeżeli przerastają twoje możliwości i kompetencje, to będą się realizowały. Dzięki łasce Bożej. W sposób cudowny, nie wiem jak. Ale Bóg będzie doprowadzał to dzieło do przodu. O tym już mówiłem wielokrotnie. Tymczasem właśnie demon to jest właśnie takie poczucie zamieszania, niepewności, braku pokoju. Człowiek nie odpoczywa. Właśnie demon nie jest w stanie dać tego ostatecznego pokoju, takiej,
tak, pokoju serca. Tego nie jest w stanie podrobić. On małpuje na początku, ale nie, nie, nie. Może dać radość na początku, ale tego pokoju serca ostatecznego nie daje. To jest bardzo ważne kryterium. Sanktuarium Twojego serca. Sanktuarium, w którym przebywa Trójca Święta. W której... Dlatego ja, żeby się spotkać z Bogiem, nie muszę wychodzić na zewnątrz. Ja, żeby się spotkać z Bogiem, na odwrót, jestem zaproszony, aby wrócić do siebie, do swojego serca. Pierwsze rozróżnienie działania dwóch duchów, dobrego i złego. Strapienie duchowe i pociąg do rzeczy niskich. Dusza jest leniwa, smutna, odłącza się od Boga. Czyli jeżeli przeżywasz takie strapienie duchowe, swego rodzaju smutek, chcę mówić, że smutek może również pochodzić od demona. Nie jest tylko smutek efektem pracy demona, bo to może być smutek psychologiczny, ale chcę powiedzieć, że może być smutek, który jest konsekwencją działania złego ducha w naszym życiu. Więc jeżeli znajdujesz się w strapieniu duchowym, czujesz, że pociągają cię pożądania, rzeczy przyziemne, jesteś smutny, leniwy, chcesz odłączyć się od Boga, co należy robić? Należy nie robić nic nowego, czyli nie podejmować żadnych decyzji. Masz trwać w tym, co trwałeś. Jeżeli spowiadałeś się co miesiąc, dalej masz spowiadać się co miesiąc. Nie podejmuj teraz decyzji, a to ja jak się spowiadałem co miesiąc, teraz bym się spowiadał co pół roku. Nie. Ale nie podejmuj teraz decyzji, ja się będę spowiadał co dwa dni. Nie. Oczywiście, jeżeli potrzebujesz, to się spowiadaj. Modlić się więcej. Ale trwamy tak, jak było. Tak, jak żyłeś. Nie zostawiaj swoich dobrych przyzwyczajeń. To jest ważne. Swoich reguł życia duchowego. Życie duchowe, moi drodzy, to są pewne reguły. To jest pewna metoda. To nie jest spontaniczność, dobrowolność. A wstaję dzisiaj, a co ja będę dzisiaj robił? To nie jest życie duchowe. Życie duchowe ma swój rytm. Tak samo jak z dziećmi w rodzinie. Nie masz teraz spontanicznie myśleć, a co ja zrobię dzisiaj z dziećmi. Nie. Dzieciom rano trzeba dać śniadanie, potem dzieci mają iść do szkoły, potem trzeba dać obiad, zobaczyć, czy zrobiły lekcje, porozmawiać z nimi. Musi być jakiś pomysł na życie. Nie być, a co ja dzisiaj dzieciom będę mówił. Tak nie żyjemy. W życiu duchowym to samo. Czyli jeżeli jest strapienie duchowe, to my mamy kontynuować te reguły, które były i nic nie zmieniać. Ani nie dodawaj, ani nie ujmuj przede wszystkim. Bo wtedy mówi, zobacz, to nie ma sensu, czytałeś Biblię, zostaw czytanie Biblii. Spowiadałeś się, przestań się spowiadać i modlić. Nie ma sensu. Nieprawda, to jest strapienie duchowe, to jest moment kryzysu, czyli nic nie zmieniamy, nie podejmujemy żadnych decyzji, kontynuujemy ten poziom życia duchowego, który był wcześniej. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Źródła strapienia duchowego. Jakie są źródła? Zasadniczo są dwa. Czyli zaniedbanie dobra, które czyniliśmy, czyli ja przestaję czynić dobro, mąż przestaje kochać żonę, kapłan przestaje kochać swoją wspólnotę parafialną, zakonnik przestaje angażować się i kochać swoją wspólnotę, braci, prawda? Czyli ja zaniedbuję i to prowadzi wtedy do smutku. Bo dawanie siebie, kochanie, prowadzi do miłości, do zadowolenia. Miłość prowadzi do radości. Jest wymagająca, trudna, ale prowadzi do radości. Czyli zaniedbanie dobra, a drugie, pójście za swoją wolą. Czyli ja zaczynam pełnić swoją wolę i to ostatecznie prowadzi do smutku. Dlatego my mówiliśmy o tym, że tak ważne właśnie rozeznawanie duchów. Bo ty masz patrzeć, będziesz pełnić wolę Bożą, nie będziesz smutny. Naprawdę, będziesz zadowolony. Możesz mieć różne trudności, ale koniec końców będziesz zadowolony. Może być też źródło strapienia duchowego, doświadczają tego mistycy, a to jest wysoki poziom, dobrze, prawda, który jest za dopustem Pana Boga, czyli oczyszczenie duszy, że człowiek nic nie czuje. Ale ja zatrzymałbym się na tych pierwszych dwóch, które, że tak powiem, przeżywamy my, ludzie z niższej półki, prawda? Czyli jeżeli masz strapienia duchowe, to popatrz, czy ty nie wchodzisz w grzechy i czy nie idziesz za pełnieniem swojej własnej woli. Może ci się wydawało, że pełnisz wolę Bożą, ale jeżeli zaczynasz widzieć smutek, lenistwo, odłączanie się od Boga, to ty się zapytaj, czy pełnisz wolę Bożą. Na pewno nie. I Pan Bóg właśnie również przez to może dawać nam wskazówki. Bogu niech będą dzięki, że my możemy tego doświadczać. To jest tak jak ból. Człowiek ma receptory bólu. Chciałoby się powiedzieć, że to rzecz straszna, bo wtedy my
to nas boli, że jak ja kładę rękę na rozżarzony blachę w ogień, to czuję ból. Ojej, jakie to straszne. Nie, to jest błogosławieństwo. Gdybym ja nie miał receptorów bólu, to ja włożyłbym rękę do ogniska i nie czuł bólu, to ja bym nie zabrał tej ręki i by się spaliła. I receptory bólu są błogosławieństwem w naszym życiu. Tak samo właśnie te receptory bólu duchowego, te kryzysy, które my przeżywamy, są błogosławieństwem w naszym życiu. Gdyby nie to, byśmy szli w grzechy, w niepełnienie woli Bożej, w pełnienie własnej woli, zaspokajanie własnych pragnień i pożądań. Tymczasem, ponieważ zaspokajanie własnych pragnień i pożądań, pełnienie swojej woli doprowadza do smutku i ostatecznie niezadowolenia, bo to jest pełnienie woli demona, to paradoksalnie z punktu widzenia egoistycznego powoduje, że my zaczynamy cierpieć i mówimy, ja tak nie chcę. Bo człowiek jest stworzony do bycia w komunii z Bogiem, do szczęścia, a szczęście może dać tylko Bóg, nie demon. Bóg może dać szczęście. Dlatego pełnienie woli Boga nam się opłaca i dlatego my chcemy tej woli szukać. Z kolei pocieszenie duchowe to jest poruszenie duchowe. Dusza rozpala się miłością do Boga. Może przeżywać to w jakiś sposób też jakiś emocjonalny, łzy szczęścia na skutek doświadczenia Bożej miłości i też swojej grzeszności. Jest wzrost wiary, nadziei i miłości, radość i pociąg do rzeczy dobrych, do tego, co jest zbawieniem duszy. I jest zawsze towarzyszy temu pokój duchowy. To jest właśnie ten pokój, jest niesamowitym kryterium. Prawda? Nie mówię o radości, wesołkowatości, mówię o głębokim pokoju serca. Tego demon nie jest w stanie podrobić. Dlatego jeżeli masz to wyczucie zmysłu duchowego, to będziesz w stanie wyczuwać również na początku, pomimo emocji negatywnych albo pozytywnych, właśnie czy one niosą w sobie pokój serca. Bo mogą być wielkie emocje pozytywne, które towarzyszą człowiekowi, kiedy pełni pewne dzieła. A jeżeli nie będzie tego pokoju, to potem się okaże, że to jest robota demona. A jak w tym wszystkim, w tych emocjach, prawda, będziesz widział pokój serca, to wtedy można iść w tym kierunku, pomimo że towarzyszą wtedy bardzo pozytywne emocje. Słowo Boże w pewnym momencie mówi, w Księdze Mądrości mówi, jeżeli przeżywasz trudności, nie zapominaj o dniach radości. I na odwrót. Jeżeli przeżywasz dni piękne, przypomnij sobie w tym momencie również o dniach trudu i zmagania. I to jest właśnie ten moment, to kryterium, właśnie aby rozeznawać wtedy duchy, tak można by było powiedzieć, że przeżywasz cudowne, nie wiem, awans w pracy, podwyżkę, dziecko się rodzi, żona cię kocha, w małżeństwie cudownie, we wspólnocie zakonnej pełnisz jakieś funkcje i widzisz, że to przynosi błogosławieństwo. Dobrze, błogosław Pana Boga, ale nie daj się porwać euforii, nie daj się zatracić w tym, tak? Od czasu do czasu zatrzymaj się, przypomnij sobie, człowieku, jestem tylko człowiekiem, jak kiedyś umrę, prawda? To wszystko się skończy, prawda? I pamiętaj, że są też inne. A z drugiej strony, jak są właśnie niepowodzenia, chorujesz, straciłeś pracę, kryzys małżeński, kryzys we wspólnocie, w życiu zakonnym, kapłańskim. Dobrze, to jest dziś taki dzień. Ale wspomnij sobie, że kiedyś były dobre dni. Kiedyś świeciło słoneczko, dzisiaj pada deszcz, ale był też taki dobry dzień. Tak? Odwagi. Do tego zaprasza nas samo Słowo Boże. Jakie postawy należy przyjąć w pocieszeniu? Mówi o tym święty Ignacy Loyola. Czyli w pocieszeniu duchowym, kiedy jesteś zadowolony, wszystko idzie dobrze. Wdzięczność, czyli to wszystko, co się dzieje, nie jest moją zasługą, jest darem Boga, czyli wdzięczność. Postawa wdzięczności jest niesamowitą postawą, bo to jest uznanie, że ja jestem obdarowany. Że to wszystko, co się dzieje, nawet to, co ja robię, jest dziełem Boga. I On mi na to pozwala. Postawa wdzięczności w pocieszeniu, w radości. Wdzięczność. A druga postawa pokory. Czyli ja się tym nie pysznię, nie chełpię. Uznaję Boga, który jest w tym wszystkim. Czyli postawa wdzięczności i pokory. I teraz święty Ignacy mówi
o pocieszeniu bez uprzedniej przyczyny. Czyli nagle widzisz, że wszystko spada na ciebie, nie wiem, jak błogosławieństwo, wszystko się dobrze dzieje i nie widzisz jakiejś przyczyny, jakie jest tego źródło. Tego źródłem jest zawsze Pan Bóg. Pan Bóg prowadzi do radości, do pokoju i należy to uznać właśnie z wdzięcznością. Święty Ignacy zaprasza też, abyśmy zobaczyli, bo może być na przykład pocieszenie, którego ty doznajesz, które ma pewną uprzednią przyczynę, do czego zmierza. Jeżeli mąż angażuje się w swoje małżeństwo, stara się kochać swoją żonę, dba o nią, o rodzinę, to ostatecznie przyniesie też pewne efekty. Skutkiem tego będzie pocieszenie. Mojego żona będzie zadowolona, będzie kochała, więc mąż będzie zadowolony, dzieci, trosk. Więc może być pocieszenie, które ma swoją uprzednią przyczynę. To jest Twoje działanie, które Ty podejmujesz, angażując się w pełnienie woli Bożej, w życie Twoim powołaniem. To samo w zakonie, jeżeli ja będę angażował się dzięki łasce Bożej w życie wspólnoty, w relacje z braćmi, w życie modlitwy z Panem Bogiem, w dzieła, które mam dopełnienia, to ostatecznie przyjdzie też pocieszenie, a będę zadowolony, że to się spełniam w tej rzeczywistości. To jest właśnie za dopustem Pana Boga, ale ma swoją uprzednią przyczynę działania, które było poparte działaniem Bożym. I to samo jest w drugą stronę, że może być pewien smutek, który jest poprzedzony właśnie działaniem Twoim. Wchodzisz w grzechy, nie żyjesz z Bogiem, nie modlisz się, kłócisz się z rodziną, ze wspólnotą. To przyniesie pewne konsekwencje. Dlatego warto zanalizować, przemyśleć, zreflektować. Moja sytuacja, w której ja dzisiaj się znajduję, czy ma jakąś przyczynę? Tak? Jeżeli ja przez miesiąc będę się źle odżywiał, nie wiem, opychał tylko ciastem, albo tłustym mięsem, albo jadł tylko warzywa, prawda? Ekstrema. To po miesiącu nie powinienem się dziwić, że mój organizm źle funkcjonuje. Przytyłem, albo schudłem strasznie, jestem osłabiony, kręci mi się w głowie, nie widzę, miga mi coś przed oczami, zasłabnę. Naturalna konsekwencja. No, nie trzeba się dziwić. Co się stało człowiekowi, prawda, że zemdlał? No, nie jadł 3 dni i nie pił. Zasłabł. Normalne. Nic dziwnego. A jeżeli normalnie jadł, normalnie pił, normalnie żył, funkcjonował, spał i nagle zasłabł, to się spytamy, co się stało? Co w jego w organizmie nie funkcjonuje? To samo w życiu Bożym. Jeżeli grzeszysz, robisz rzeczy straszne, nie spowiadasz się, nie szukasz Boga, nie modlisz, nie dziw się, że to prowadzi do depresji, prawda? Do życia z demonem. Tam są jego zasady, nienawiść i pragnienie śmierci. A jeżeli szukasz Boga, szukasz, to nie znaczy, że jesteś doskonały. Nie ma nikogo doskonałego oprócz naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli szukasz Boga, pragniesz pełnić Jego wolę, modlisz się i idziesz ze swoim powołaniem, no to będzie przynosiło dobre efekty, prawda? Więc wtedy nie bądźmy zdziwieni, że taki człowiek też jest ostatecznie zadowolony i się spełnia w swoim życiu. Czyli jest spokojny, jest zadowolony mąż z żony. Oczywiście, że mają problemy, muszą mieć, ale idą do przodu. Kapłan jest zadowolony w swojej posłudze. No tak, się modli, regularnie spowiada, ma kierownictwo duchowe, odbywa rekolekcje, dni skupienia, czyta słowo, konferencje, słucha czegoś dobrego. Jest zadowolony, spełniony. Ludzie do niego przychodzą, są wdzięczni, że on może im pomóc. No to tak działa, to tak działa. Odwagi. Więc Bóg pociąga nas do rzeczy wzniosłych. Demon ostatecznie do ziemskich, przyziemnych, krótkotrwałych, nie mówię, że nieprzyjemnych. Wiele grzechów może przynosić wiele przyjemności na poziomie ludzkim, zmysłowym, ale ostatecznie mogą doprowadzać do potępienia, do piekła, czyli też do strasznego cierpienia człowieka. Co jest ważne? I o tym przypomina święty Ignacy w rozeznawaniu duchów. Że właśnie pamiętajmy o tym, naprawdę, pamiętajcie, że Bóg
zawsze działa dobrze i wszystkie etapy są dobre. Tu nie ma ani jednego fałszywego kroku, ani momentu. Demon naśladuje Boga, czyli proponuje podobne scenariusze. Ale i dlatego my nie możemy się zatrzymać na tym, że powiedzieć, coś jest, wydaje się, że jest dobre, bo jest to. Co jest ważne? Sprawdź wszystkie elementy. Jeżeli wszystkie 5 elementów jest dobre, to znaczy, że to jest działanie Boga. Wszystkie elementy są spójne, koherentne, zgadzają się. A jeżeli jeden z tych elementów nie działa, to nie mów sobie, ale większość jest dobra. Nie. To jest właśnie kryterium do rozeznania, że to nie jest od Boga. A jeżeli nie jest od Boga, to powiedz sobie, jest od demona. Dzisiejszy świat usiłuje nas przekonać i wmówić nam, że istnieje rzeczywistość pośrednia, neutralna. Czyli mamy Boga, który jest dobry, my tak mówimy, i mamy demona, który jest zły. A świat mówi, nie, ja oprócz tego jeszcze mam taką rzeczywistość neutralną, bo ja w Boga nie wierzę, ale do demona nie idę. Nieprawda. Ja ci chcę powiedzieć, że albo idziesz za Bogiem, i tutaj jest rzeczywistość, której świat nie przyjmuje, ale tak jest, że jeżeli nie idziesz za Bogiem, to idziesz za demonem. Jesteśmy w krągu świętych, więc przypomnę zdanie świętego Jana Marii Wianeya, który powiedział, zabierzcie proroboszcza z parafii, a po roku ludzie w tej wsi będą czcić demony. I właśnie tak się dzieje. Jeżeli zabierzesz Boga z życia człowieka, to człowiek ostatecznie zaczyna czcić demona. I to jest straszne. I to jest straszne. I dlatego trzeba ogłaszać światu Boga. Bo świat, który nie ma Boga, nie czci samego siebie. Czci demona, czyli śmierć, przekleństwo, złość, śmierć. Rzeczy straszne. I to widzimy w Unii Europejskiej. Mówi się, my nie chcemy Boga. I co proponuje się? Humanizm? Nie. Ostatecznie promuje się rzecz antyhumanitarną. Aborcję, eutanazję, życie przeciwko naturze człowieka, jak został stworzony, rozpad rodziny, niszczenie wartości ludzkich, niszczenie dzieci przez seksualizację od początku. To jest to, co dzisiaj proponuje się w Europie. Mówiąc, że to wszystko dla dobra człowieka, w imię jego wolności. To nie jest w imię jego wolności. To jest demoniczne. To jest anty. To jest przeciwko człowiekowi. Ta cała polityka, zobaczcie. W imię wolności. W imię wolności ja dzisiaj nie mogę powiedzieć mama, tata, bo jestem, prześladuję innych. W imię wolności nie mogę mówić, jak ma wyglądać rodzina. A Pan Bóg mówi, że stworzył ich mężczyzną i kobietą. I tak ich stworzył i tak ma zostać. To jest zamysł Boga. Tego nie wolno dotykać. To jest dziedzina Pana Boga. Więc jakie są taktyki złego ducha i o czym warto pamiętać? Zły duch słabnie, widząc opór i przeciwne działanie człowieka. Czyli jeżeli zły duch zaprasza cię do tego, żeby się rozwieść ze swoją żoną, aby porzucić kapłaństwo, aby coś ukraść i tak cię, daję różne trzy przykłady, i tak cię kusi, ale widzi, że ten człowiek, który miał się rozwieść z żoną, nie, on idzie na terapię, on zaczyna się modlić, szuka grupy wsparcia, częściej się spowiada, to zły duch opada w działaniu. Nie ma siły, bo widzi opór i stałość człowieka. Chce, kolejna rzecz, zły duch chce, aby jego pokusy pozostały w sekrecie. Czyli mówiąc krótko, mąż, który ma pokusy, żeby zostawić żonę, człowiek, który ma pokusy, żeby ukraść, kapłan, który ma pokusy, żeby odejść ze stanu kapłańskiego. Czego chce demon? Żeby on o tym nikomu nie powiedział. Został sam i wtedy zły demon, zły duch go zniszczy sam. A Pan Bóg mówi w Ewangelii, wszystko, co pokazuje się na jaw, jest światłem. I po to Jezus Chrystus mówi, po to przyszedłem na świat, aby ci, którzy żyją w ciemności, mieli światło. I tam, gdzie jest Duch Pański, tam jest wolność, tam jest światło. I dlatego powiedzenie takiej pokusy spowiednikowi, kierownikowi duchowemu powoduje,
że ta pokusa słabnie, bo kierownik duchowy, spowiednik pomoże ci zmagać się z tym. Pokaże ci te drogi, prawda? Czyli jedna, jak słabnie zły duch, demon, żeby nie wiedzieć, nie myślę, że to będzie tak zawsze, a mnie tak zawsze będzie kusił. Nie. Jeżeli zły duch kusi cię do pornografii, ale widzi, że ty nie wchodzisz w pornografię, nie włączasz tego internetu, nie idziesz za tym, to to będzie coraz słabsze. Ale powiedzmy sobie, że to działa w drugą stronę. Jak zły duch, demon kusi do czegoś i widzi, że ty w to wchodzisz, to to się, mówiąc tak, efekt kuli, prawda, śnieżnej staje się coraz większe. I w tym momencie też coraz trudniejsze. To tak jak z zapałką, jeżeli zapalimy zapałkę, to żeby zgasić taki ogień, wystarczy dmuchnąć. Basta, prawda? A jeżeli od tej zapałki zapali się kartka, potem zapali się pokój, potem cały dom, no to potem już tylko trzeba wzywać cztery zastępy straży pożarnej. A na początku wystarczyło dmuchnąć. Dmuchnąć. Czyli zły duch, widząc opór i stałe działanie człowieka przeciwne, słabnie. Zły duch chce, abyśmy pokusy zachowali w ciemności dla siebie, nie wyjawiali ich, a Duch Boży mówi, wyjaw, upokusz się, powiedz, nic, kierona ci z głowy nie spadnie, a będziesz silniejszy. Czyli jak należy wtedy postępować, kiedy atakuje zły duch? Pogodne i radosne czuwanie. Jesteś kuszony, dobrze, przyjmij to pogodnie. No, trudno, możesz być kuszony tak, jesteś człowiekiem. Jesteśmy ludźmi. Walka duchowa jest częścią naszego życia. Jeżeli ktoś myśli, że przejdzie to życie bez walki, no to źle myśli. A to nie jest nic strasznego. Pan Bóg jest po naszej stronie i Pan Bóg nam pomaga. My jesteśmy po stronie zwycięzcy. Pan Bóg jest po naszej stronie i daj Boże, żebyśmy byli po stronie Pana Boga. Więc rachunek sumienia pomaga w tym na koniec dnia albo tygodnia robić sobie rachunek sumienia, przejrzeć, na czym też polega rachunek sumienia. On jest analizą działania Pana Boga. Rachunek sumienia to nie tylko wynajdywanie grzechów. To widzenie działania Pana Boga w naszym życiu, dzięki czemu ja mogę Boga błogosławić i dziękować Mu, ale też widzieć, jak, w jaki sposób, jakie drogi ma demon, żeby mnie kusić, żeby ostatecznie wyprowadzić mnie w pole. Więc kierownictwo duchowe i spowiedź są niesamowitymi pomocami w tej rozeznawaniu duchów. Rozeznawanie duchowe według świętego Ignacego Loyoli w telegraficznym skrócie. Zły duch skłania do odejścia od Pana Boga, duch dobry skłania do pełnienia woli Bożej, służby Bożej. W człowieku Bożym dobry duch powoduje spokój, radość, zadowolenie, spełnienie. W człowieku Bożym zły duch powoduje zamieszanie, niepokój, rozdrażnienie. W człowieku niebożym, żyjącym w grzechu, niepełniącym woli Bożej, zły duch powoduje spokój, zadowolenie, bo potwierdza to jego oddalanie się od Boga i staczanie w śmierć. A duch dobry w człowieku niebożym powoduje zamieszanie, rozdrażnienie, bo niszczy całą jego, całe jego politykę. Strapienie duchowe. Jak przechodzisz, nic w swoim życiu nie zmieniaj. To, co robiłeś dotychczas, tak rób. Spowiadałeś się co miesiąc? Tak się spowiada. Modliłeś się codziennie 5 minut rano? Tak się dalej módl. Nie odpuszczaj sobie, ale nie nakładaj sobie rzeczy nowych. Czyli żadnych decyzji nie podejmujesz się w strapieniu duchowym. W pocieszeniu duchowym mamy mieć wdzięczność i pokorę. Moi drodzy, życzę Wam dalszego poszukiwania, zastanawiania się, analizowania samego siebie. To jest ważne, abyśmy poznawali samych siebie. To jest rzecz cudowna. Oczywiście będziemy poznawali, że jesteśmy grzesznikami, ale których Pan Bóg kocha. To jest rzecz piękna. I chodzi właśnie o to, aby nabyć swego rodzaju zmysł duchowy. To rozróżnianie, że ty już będziesz czuł dlaczego. No to jest piękne. Wtedy nie będziesz musiał biegać w tom i we w te, robić tysiące rzeczy i potem poprawiać. Człowiek będzie spokojniejszy. To podobno przychodzi z wiekiem, ale też jest potrzeba, żeby się tego uczyć w znaczeniu duchowym, żeby nabierać tej umiejętności. Tego Wam życzę. Na koniec pragnę Ci powiedzieć, że Bóg naprawdę Ciebie kocha. Że to nie chodzi o to, żebyśmy byli jacyś mądrzy, to wszystko znali, ale właśnie mieli taką dobre intuicje, dobre intencje i chcieli ofiarowywać się Panu Bogu i Jemu, Jego miłość przyjmować. A Pan Bóg,
który jest jedynym Zbawicielem człowieka, Jezus Chrystus, będzie walczył za Ciebie i pozwoli Ci pełnić wolę Ojca, która przyniesie Ci też niesamowite spełnienie i niesamowitą radość, czego życzę Wam i sobie. Zapraszam jeszcze na kolejny, ostatni, szósty odcinek z cyklu Rozeznawanie Woli Bożej, w którym jeszcze będziemy chcieli to podsumować i zobaczyć też pewne nowe punkty. Dziękuję za to spotkanie i zapraszam na kolejne. Pokój i dobro.